Cześć wszystkim, witamy na naszym kanale Edotacje. Opowiem Wam dzisiaj o nowej szansie, szansie dla rolników, którzy przetwarzają lub wprowadzają do obrotu produkty rolne, spożywcze, rybołówstwa lub akwakultury. Jest szansa na 500 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania z KPO. Z KPO możecie się zastanawiać, w jaki sposób te środki mają do Was trafić, skoro przecież KPO jest zablokowane. No ale były już konkursy z tego programu, były konkursy finansowane właśnie z Krajowego Planu Odbudowy. W ten sposób jest to finansowane, że rząd polski jako taki finansuje w tej chwili te programy, a docelowo mają być one zrefundowane, ale państwu polskiemu ze środków Unii Europejskiej. Dzisiaj posłużę się komputerem, jest tego sporo, nie chciałbym niczego pominąć, więc będę co jakiś czas zerkać na monitor, żeby o wszystkim Wam opowiedzieć. Będą też na bieżąco pojawiały się na ekranie Waszych laptopów, smartfonów szczegółowe informacje dotyczące kwestii, które właśnie omawiam. Więc zaczynamy! Po pierwsze, dla kogo jest ten program? W naborze mogą wziąć udział osoby fizyczne, które albo już prowadzą działalność, albo dopiero zamierzają prowadzić działalność polegającą na przetwarzaniu i lub wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, produktów właśnie akwakultury, rybołówstwa. I jest kilka możliwości. Ja się teraz posłużę laptopem. Osoba taka musi być rolnikiem lub małżonkiem rolnika, która właśnie prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. I chodzi tutaj o sprzedaż bezpośrednią lub też dostawy bezpośrednie. Drugą opcją jest to, że rolnik czy małżonka rolnika prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Kolejną opcją jest to, że się prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej. I tutaj chodzi o właśnie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mamy tutaj jakichś lokalnych producentów wędlin. Inną opcją jest to, że rolnik lub małżonek rolnika podejmuje wykonywanie działalności polegającej na przetwarzaniu produktów rolnych. I tutaj te produkty rolne powinny być objęte załącznikiem numer 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej bądź produktów nierolnych. I jest do traktatu specjalny załącznik, który wskazuje różnego rodzaju produkty rolne, czy są tam zboża, ale też i owoce, i warzywa. Są tam również w części przetworzone produkty rolne, no na przykład jakieś przetwory owocowe. Więc kolejną opcją na zdobycie środków jest to, że ktoś jest rolnikiem będącym producentem wina. Więc możemy tutaj dostać również dofinansowanie dla tych, którzy wyrabiają wino z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego. Czy to dużo, czy niedużo, zależy kto na to patrzy. Czy jakiś koneser wina, czy może ktoś, kto sporadycznie ma ochotę wypić lampkę. I ostatnią opcją jest to, że taka osoba fizyczna, która chce złożyć wniosek, jest uprawniona do chowu, hodowli lub połowu ryb. Chodzi tutaj o rybactwo śródlądowe. Osoba fizyczna, która będzie składała ten wniosek, musi być pełnoletnia, to pierwsza rzecz, a działalność, którą wykonuje lub zamierza wykonywać, jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I jeszcze są dodatkowe rzeczy. Trzeba mieć nadany numer identyfikacyjny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pierwsza opcja, trzeba być ubezpieczonym w KRUS-ie jako rolnik lub małżonek rolnika, czyli zwróćcie uwagę, że to też nie jest nabór dla domowników rolnika. Albo trzeba być ubezpieczonym w KRUS-ie, albo trzeba mieć przyznaną płatność bezpośrednią w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Czyli nabór w tym programie będzie od 2 stycznia
do 2 lutego 2024 roku, czyli ta płatność bezpośrednia powinna być przyznana na rok 2023. Wsparcie z tego programu przyznawane jest dla przedsięwzięć trwających nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale też nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku. No i teraz jest ważna kwestia. Kiedy będą wyniki tego naboru? Oficjalnie agencja daje sobie termin 60-dniowy na rozpatrzenie tych wniosków. No ale jak już wiemy z przeszłości, ten termin może się wydłużać. No i teraz patrzymy, jeśli wyniki będą w miarę wcześnie, czyli mamy czas na 12 miesięcy od podpisania umowy, ale jeśli będą różne przyczyny losowe i wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie w czerwcu 2025 roku, no to i tak mamy termin na realizację do 31 grudnia 2025 roku. To, że termin realizacji liczy się od dnia podpisania umowy i trwa 12 miesięcy, no to jest jedna rzecz. Ale przedsięwzięcie mogło rozpocząć się wcześniej, bo już 1 lutego 2020 roku. Czyli jeśli zaczęliśmy już realizację jakiegoś procesu inwestycyjnego wcześniej, czyli ten proces też może być zakwalifikowany do dofinansowania. Jeśli też mieliście już jakieś wydatki poniesione w tym okresie, no to też możemy... Z naszą pomocą możemy to tak zrobić, żeby zakwalifikować te wydatki, które są uznane jako kwalifikowane do dofinansowania w tym programie, do tego, żebyś dostał refundację za już poniesione wydatki. Więc drogi rolniku, droga rolniczko, co można dofinansować z tego programu? Na liście kosztów kwalifikowalnych do dofinansowania jest 11 pozycji. I pierwsza z tych pozycji to budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, ale te budynki muszą być wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. Czyli nie wszystkie budynki mogą wchodzić w skład kosztów kwalifikowanych, tylko te wymienione, które spełniają te wymienione funkcje. Nie tylko budowa jako budowa, ale też rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont połączony z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład tego gospodarstwa, które są wykorzystywane do tych celów, które wspiera program. Oprócz budowy, rozbudowy samych budynków mamy jeszcze możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko. Ale to też wszystko musi być związane właśnie z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu tych produktów rolnych czy spożywczych. Czwartym kosztem kwalifikowanym jest zakup nowych, pamiętajmy nowych, maszyn i urządzeń właśnie do przetwarzania, przechowywania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa, akwakultury, zakup nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. No tutaj chodzi o to, że jest ułatwienie w sprzedaży, czyli możemy poprzez stronę internetową sprzedawać nasze produkty rolne. Możemy też kupić właśnie terminal płatniczy. Jeśli ktoś ma sprzedaż bezpośrednio i na przykład handluje na jakimś ryneczku, może taki terminal zakupić w ramach tego programu. Kolejną kwestią jest utrzymanie domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych, czy spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, ale ten koszt utrzymania jest w okresie realizacji przedsięwzięcia. Czyli jeśli przedsięwzięcie będzie trwało 12 miesięcy, to taki koszt możemy finansować przez te 12 miesięcy. Możemy też sfinansować zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin,
które są przeznaczone do przewozu właśnie produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb. Przewóz może dotyczyć również produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników. Możemy też transportować za pomocą środków transportu zwierzęta przeznaczone do uboju. Składaliśmy już kilka wniosków o dofinansowanie w ramach KPO i te warunki dotyczące niskiej emisji dla pojazdów, no one są powielane. I mieliśmy możliwość składania wniosków, w którym były ujęte cysterny, czyli cysterna jako cysterna nie powoduje emisji zanieczyszczeń powietrza, po prostu nie ma silnika spalinowego, po prostu podłącza się ją pod ciągnik. A kwestii samego środka transportu, tego ciągnika do przewozu, czy też samochodu dostawczego, to tutaj te warunki są tak wyśrubowane, że nawet mieliśmy jeden konkurs, w którym potencjalny beneficjent, nasz klient, wnioskodawca chciał złożyć wniosek i umieścić taki środek transportu w swoim wniosku, nawet dostał ofertę od jednego z producentów, takiego dużego producenta samochodów, no i ten producent nie mógł zapewnić tych właśnie wymogów dotyczących niskiej emisji. Czyli tak jak najbardziej środki transportu, ale one muszą być dostosowane właśnie do przepisów, które właśnie Wam się wyświetlają na ekranach. No, co jeszcze możemy? Możemy zmodernizować miejsca na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę. Ale to tylko koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowywania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy punkt sprzedaży i w tym punkcie sprzedaży mamy te własne produkty rolne czy przetworzone, ale też w tym punkcie są inne produkty. Nie wiem, jest jakiś sklep detaliczny, gdzie mamy różnego rodzaju produkty spożywcze. No to jeśli chcemy dofinansować modernizację tego budynku, no to dofinansowujemy tę część, która dotyczy naszych produktów, które wprowadzamy jako bezpośrednią sprzedaż klientowi produktów rolnych, czy właśnie przetworzonych produktów rolnych, produktów spożywczych, które my sami tutaj produkujemy jako rolnicy. Możemy też sfinansować dostosowanie miejsca do wprowadzania do obrotu tych produktów w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, czyli też jakaś nowość, możemy taki punkt stworzyć w ramach tego programu. No i ostatnim kosztem kwalifikowanym w ramach naboru są tak zwane koszty ogólne. Tutaj chodzi o prace przygotowawcze, na przykład wykonanie projektu budowlanego, takiej dokumentacji technicznej. Jeśli chcemy coś wybudować, przebudować czy rozbudować, no to taką dokumentację możemy sfinansować do kwoty nie większej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych w ramach przedsięwzięcia. Było o tym, co można sfinansować, a teraz o tym, czego nie można sfinansować. No nie można sfinansować podatku od towarów i usług VAT, czyli VAT-u nie sfinansujemy, ale jeśli ktoś jest rolnikiem rozliczającym się z VAT-u, no to może ten VAT sobie odliczyć. Nie możemy też sfinansować zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu. No to czyli rząd siedzeń z kierowcą, a z tyłu po prostu musi być ta przestrzeń do przewożenia naszych produktów. Nie możemy też sfinansować wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony. Nie możemy kupić gruntów lub innych nieruchomości, czyli zwróćcie uwagę, możemy sami pobudować nieruchomość, ale nie możemy kupić nieruchomości, nawet jeśli to jest budynek gospodarczy, miałby służyć celom, których dotyczy program. No i też nie możemy sfinansować kosztów bezpośrednio związanych z produkcją podstawową produktów rolnych.
czyli to, co dotyczy przetwarzania, przygotowania do sprzedaży, przechowywania, no to tak, ale nie możemy sfinansować innego sprzętu, czyli na przykład nie sfinansujemy kombajna. No i jeszcze coś o wysokości wsparcia. Powiedziałem już, że maksymalna kwota to 500 tysięcy złotych w ramach limitu KPO dla danego rolnika, a minimalna wartość dofinansowania to 20 tysięcy złotych. No, czyli te inwestycje, no jest duży rozstrzał, między 20,5 miliona złotych. Przy czym inwestycja to nie tylko kwota z KPO, trzeba też wyłożyć tak zwany wkład własny. No i w przypadku młodych rolników dofinansowanie z KPO jest na poziomie 70%, czyli wkładu własnego trzeba mieć 30%. W pozostałych przypadkach dofinansowanie jest na poziomie 60%, czyli własnych środków trzeba mieć 40%. I mówimy tutaj oczywiście o kwotach netto. W jaki sposób to wsparcie jest nam przekazywane? Są dwie opcje. Pierwsza opcja to refundacja, czyli najpierw wydatkujemy swoje środki w całości, a później część zadeklarowanego nam wsparcia jest zwracana w formie refundacji. Drugą opcją jest zaliczkowanie. Tylko po pierwsze zaliczka może być przyznana w takim przypadku, że nie rozpoczęliśmy realizacji przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku, no czyli na przykład nie zakupiliśmy czegoś wcześniej, nie rozpoczęliśmy robót budowlanych wcześniej przed złożeniem wniosku, a te roboty budowlane będą zakwalifikowane do dofinansowania. To jedna rzecz, a druga rzecz dotycząca zaliczki, to ta zaliczka jest nam przekazywana w kwocie 50% zadeklarowanego wsparcia. Czyli najpierw otrzymujemy 50% zaliczki, wydatkujemy całość. Jak wydatkujemy całość, no to zwracamy się o refundację tych drugich 50% przyznanego nam wsparcia. To, co jest kolejną ważną kwestią, to to, że jesteśmy zobowiązani do tego, że będziemy utrzymywać efekty realizacji przedsięwzięcia i to chodzi o okres 3 lat od momentu podpisania umowy, czyli podpisujemy umowę i od tego okresu liczą się nam te 3 lata i w ciągu tych 3 lat, jeśli zadeklarowaliśmy, że będziemy przetwarzać produkty rolne i je sprzedawać, no to przetwarzamy i wprowadzamy je do obrotu, sprzedajemy te produkty. No musimy też być właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy, albo najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem, no i będziemy korzystali z budynków, budowli, maszyn, urządzeń zgodnie z celem ich dofinansowania. Czyli jeśli pobudujemy budynek do przetwarzania, no to ten budynek służy do przetwarzania, a nie do jakichś innych czynności. Ostatnia kwestia, o której chcę Wam opowiedzieć w ramach opisu tego programu, to kwestia kryteriów oceny przedsięwzięcia. No wszystkie te wnioski, które wpływają do agencji, są rozpatrywane i są dwa etapy rozpatrywania. Pierwsza rzecz to ocena formalna, gdzie no, dany projekt, dane przedsięwzięcie musi spełnić w całości. Ocena jest zero-jedynkowa, czyli ktoś albo spełnia, albo nie spełnia. Jak spełnia, to przechodzi dalej. No i nasza w tym głowa, żeby Wasze przedsięwzięcia wpisywały się w ocenę formalną i żeby te jedynki wszędzie były, a nie zera. Więc jeśli przejdzie przedsięwzięcie ocenę formalną, przechodzi do oceny merytorycznej i podczas tej oceny merytorycznej otrzymuje się inne punkty. Nie trzeba spełniać wszystkich tych kryteriów merytorycznych, ale rzutuje ta ocena na to, w którym miejscu na liście uprawniającej do otrzymania pomocy Wasz wniosek się znajdzie. Im więcej otrzymacie punktów, tym lepiej, tym będziecie wyżej na liście i szybciej otrzymacie wsparcie. 5 punktów można dostać za to, że przedsięwzięcie jest związane z rolnictwem ekologicznym. No i to jest weryfikowane na podstawie danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Po prostu jest sprawdzane, czy jesteście na liście tej instytucji. Kolejnych 5 punktów możecie otrzymać za to, że powiat, na terenie którego będziecie realizować przedsięwzięcie, ma wyższą stopę bezrobocia rejestrowego niż średnia wartość bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem.
No, na to nie ma się wpływu. Jeśli mamy gospodarstwo w tym miejscu, no to nie weźmiemy go pod pachę i nie przeniesiemy go do innego powiatu. No, ale my to na etapie składania wniosków weryfikujemy, tak żebyś miał świadomość, jakie masz szanse w ramach tego kryterium. Czyli 5 punktów, jeśli stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa niż średnia krajowa. Kolejne, tym razem 2 punkty, można otrzymać za to, że przedsięwzięcie będzie realizowane w powiecie o no, tak zwanym, o, z takim, tak zwanym ONW, czyli jest to obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania. I tutaj są premiowane te niekorzystne obszary, jak górski i podgórski, czyli też nie wszystkie obszary ONW, bo są różnego rodzaju obszary ONW, tylko ten typ górski i podgórski. 3 punkty można dostać za wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia. No to kryterium wszyscy damy radę spełnić, to też nasza w tym głowa, żebyście dostali te 3 punkty. I ostatnie 5 punktów można dostać za to, że przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika, czyli osobę do 40 roku życia włącznie. Więc moi drodzy, jest trochę pracy do wykonania, żeby te wnioski były dobrze przygotowane. Najlepiej jest zacząć robić je jak najwcześniej. No bo sam wniosek, no to wniosek, ale przemyślenie całej koncepcji, zaplanowanie wszystkiego, no im mamy więcej czasu, tym to wszystko będzie lepiej dopracowane i tym większa będzie szansa na pozyskanie przez Ciebie dotacji. Więc wydaje się, że styczeń to jeszcze tak daleko, ale to tak naprawdę wcale nie jest daleko, żeby wszystko dobrze zaplanować, żeby zaplanować wydatki, jakie chcecie ponieść, żeby wszystko trzymało się po prostu kupy. Najważniejsze jest to, żeby zacząć wcześnie. Więc zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, zapraszamy do śledzenia naszego kanału, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z różnego rodzaju dotacjami, żeby nic Was nie ominęło. Jeśli możecie, jeśli macie ochotę, udostępnijcie ten filmik, pokażcie innym, że warto korzystać ze środków zewnętrznych, z dotacji. Do zobaczenia.